Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Dzisiaj G-klasa G500 w kwadracie o mocy... Boże! O Jezus Maria! Co jest? Stary! Rozjechałbyś mnie! Kiedy mi się podziałeś? No stary, byłem za tobą, przecież nagranie mieliśmy zacząć. Prawie byś mnie rozjechał. To sorry. No co? A nie, to jak sorry, to spoko, nie ma problemu. Poznajcie Krzyśka, z którym dzisiaj będziemy jeździć G-klasą w kwadracie. No i rozpoczęty materiał na grubości. Poznajecie to miejsce? To tutaj. Równo rok temu nagrywałem Lexusa LFA. No, mamy trochę fur do wyboru u was na placu, co? Trochę mamy Meriva. Jest Mehopel Meriva, który dojechał 2,7 rok. Ale dzisiaj mamy kilka samochodów. Przede wszystkim na sam początek chcieliśmy pokazać wam G-klasę kwadrat. Odpalałeś go dzisiaj? Nie, odpalałem. To idealnie, idealnie. Cichutki. Bardzo cichutkie, bo seryjne widechy, jak widzę. Zobaczcie, różnica względem wysokości, różnica poszerzeń. Tutaj tych poszerzeń w ogóle nie ma praktycznie. A tu? Masakra, masakra. Tak samo koła. Tutaj koła jak od ciężarówki, a tu takie drobniutkie, można powiedzieć. No i co ciekawe, obie G-klasy są konstruowane fabrycznie i wypuszczane z fabryki. To nie jest oczywiste, bo bardzo często słyszy się o tuningu, czy Brabusa, czy jakimś innym, czy Top Car, a tutaj ta G-klasa kwadrat wychodzi tak z fabryki. Ich powstało ileś tam sztuk, 1000, 2000, nie pamiętamy dokładnie ile. Zobaczcie jeszcze, jak to wygląda z tej perspektywy. No hit nad hity. To poszerzenia są najlepsze w tym wszystkim. Krzychu, wszystko załatwione, lecimy. Idziemy. Odpalamy. Odpalamy bydlaka. Uła. Polatamy po polach. Krapkowickich, słuchaj. Coś to możemy polatać, nie po polach, wiesz. Po prywatnych polnych drogach. Takie klasa jest z 2018 roku, to jest ostatni rocznik produkcji. Ostatni wypust, totalnie już ostatni i w tym kolorze, nie pamiętam, czy były 2 czy 3 sztuki. Na świecie? W ogóle, no. Co ty gadasz? I w ogóle to jest mocny limit i tak jak wcześniej się doinformowałem, bo ja myślałem, że to jest tuning, wiesz, firmy zewnętrznej, czy... Normalnie czy... Mercedes wysyłał to do firmy, to było do zewnętrznej firmy, bo KW robiło zawieszenie pod to auto. Tak to było, no ale lifta tego do góry to zrobiła zewnętrzna firma Mercedes, nie miał wtedy, nie wiem, czy mocy przerobowych, czy to było za drogie, ale i tak wyjeżdżało z fabryki to auto. Genialnie. I jaka jest różnica cenowa między kwadratem a zwykłą G500? Zabiłeś mnie. Nie wiem teraz, kiedyś to auto było w ogóle, nie było takie mega drogie jak teraz, no G-klasa taka 500, ta czerwona została. Poszła do góry. Pod 800 podchodzi, nie? Okej. A tutaj myślisz podobnie, jeśli chodzi o generację? To auto teraz kosztuje w granicach 850 tysięcy. Co 850 można już mieć? Myślałem, że drożej. Nie, no to wiadomo, teraz mówimy bez akcyzy, bo tutaj jest też cena bez akcyzy netto, nie? Czyli 850 tysięcy netto, nie? No i trzeba doliczyć sobie... Dużo więcej. To za zapłacić 18,6% akcyzy, tak. 23 VAT-u, także pozdrawiam. Pozdrawiamy. ale myślałem, że droższa jest, ale no potem jest już chyba tylko G66. 66 i teraz z ciekawostek oglądałem wczoraj odcinek na YouTubie z Bottrop, z Brabusa i nie ma tak naprawdę już następcy, już nie ma 6x6 w nowej budzie, nie? Co ty gadasz? Nie ma już następcy, nie wiem, czy będzie, czy nie będzie, ale Brabus zrobił XLP, czyli taką G-klasę 63, jak tam stała, tylko to była 500-ka, przedłużyli chyba o nie wiem ile, o 30 cm czy o 40 i zrobili z niej pick-upa, nie? Okay. Kosztuje tam 600 tysięcy euro to auto. Widzę, że kierunkowskaz, wjeżdżamy w polną drogę. Genialnie wygląda. Bardzo mi się podoba. I ten kolor już ubrudzona, już w błocie. Najlepsze jest przede wszystkim to, że to zawieszenie jest, nie wiem, na pół metra podniesione. Poza kamerami powiedziałeś mi, ile na przykład kosztują takie rzeczy jak błotnik w tym samochodzie. To jest hit. Błotnik, obojętnie czy przedni, czy tylny, z tym karbonem takim łączonym w lakierze, kosztuje 20 tysięcy złotych w serwisie. To jest, no, szok.
Jedna sztuka. Nasz klient, który kupił od nas już parę samochodów, ma taką G-klasę i przyhaczył gdzieś, bo to nie ma, czujniki nie obejmują, czujniki PDC nie obejmują tutaj w ogóle dookoła, nie ma 360 kamery. Nie obejmują tych błotników i łatwo jest bardzo przyhaczyć, jak ktoś nie ma wyobraźni. I wyczucia auta, tak, dokładnie. W ogóle tutaj wysokość, wiesz, jedziesz obojętnie, gdzie na Maca, na Drive'a jedziesz, to masz taki wiesz, mówisz, kurde, no jadę praktycznie busem, no tak. Ale już wysokość ciężarówki i tak dalej, jest takie ograniczenie, wiadomo, nie? Ci, co oglądają, nie wiem... Telewizję albo coś. Telewizję, jakieś tematy terenowe, to jest trochę... Dla nich pikuś. Dla nich pikuś i tak dalej, no ale autem zabanie. Jeździć po syfie, no to też trzeba... No. Ale powiem ci też, że zauważyłem, bardzo niewielu właścicieli G-klas korzysta z nich w terenie. No to tak samo jak z GT3-kami. Bardzo dużo właścicieli GT3-ek, Porsche'ów nie jeździ tymi samochodami. Po torze. Tak. No, gdzie ono jest przystosowane do tego. Są, dzieli się właśnie, społeczność się dzieli na tych, co używają samochodów. I są też ci, którzy po prostu zbierają rzeczowo, nie wiem, lokata kapitału i tak dalej, nie jeżdżą kompletnie tymi autami. Tak. To jest, no, moim zdaniem źle dla mnie i dla ciebie. To jest, wiesz, temat taki, jakbyś miał, nie wiem, swój dream car i tak dalej, możesz na niego popatrzeć tak samo, jakbyś się, nie wiem, całował z dziewczyną przez szybę. Niby ją masz, ale jej nie masz. No tak. Tak, w więzieniu. Tak jest. Mamy przeszkody, słuchajcie, czy G-klasa sobie poradzi? Stój! O, jak pięknie wygląda! Ja jeszcze pół metra do góry podjechał. Cześć, zdjęcie na Insta zrobię. Ale to wygląda. Tu jeszcze pół metra prześwitu masz, zapasu. Belka mogła być dwa razy większa. Easy. Mi się marzy góra, jakakolwiek, no ale no nic tutaj nie ma, żeby... W poszukiwaniu gór i pagórków. Tak jest. Województwa opolskiego. No i co, jedzie ciężarówka na przykład. I co my możemy zrobić? W zasadzie jesteśmy podobni gabarytowo. Na lustą, no w pracy jest. I planujemy wjechać na tą górkę. Jakkolwiek to nie brzmi. Siema. Ej. Ej, my chcemy... Siema, też nagrywam. Siema. Opa! Wszystkiego dobrego. Możemy sobie na tą górkę tu wjechać? Możemy sobie wjechać na górkę? O, to jak ty pozwolisz, to wjeżdżamy. Trzymaj się. Dobrze mieć znajomości wszędzie, w całej Polsce. Znajomi się, co? To właśnie to jest taka... Pracowałeś tu tutaj, czy? Na 50% znajomość, bo ja ich nie znam, oni mnie znają. Pozdrawiamy, bardzo, bardzo sympatyczny człowiek. Wysadź tylko gdzieś tam, nie na błocie, gdybyś mógł tam podjechać prawą stroną. Ale to wygląda! Petarda! Ten kolor robi też dużą robotę. Bardzo mi się to podoba. Hit nad hity. Wyżej nie wjeżdża. Jak to? Dawaj do końca. Chciałem zrobić sobie zdjęcie na Instagram, ale ja nawet nie wiem, jak wejść do tego auta. I nie wiem, jak ty wejdziesz potem do tego auta. A drzwi się nie przytrzymują, a nawet jeśli, to nie ma jak się, wiesz, zawsze. Dobra. Jak balast na tej. Zaraz się zaświdźmy. Jest! O jest! Trzeba również wydać, żeby lepiej zjeździć więcej. Nie, ale nie brzmi jakoś przesadnie fajnie. No seryjny, nie? Jak to wygląda? Jest hit? Kurde, tu jest miejsca, szok! No jeszcze raz do góry! Uber już przyjechał. Siema. Leci na pełnej. Jak to wygląda. Boże. O nie! Za blisko stanąłem. Co za głupek ze mnie. A on dalej ciśnie. Głupek ze mnie dlatego, że jestem cały w błocie teraz. Wygląda zajebiście. Nie ma lepszego, jak G-klasa kwadrat. Jest tylko G6x6. Super, no cały brudny. Ach, idźcie wy tam. Powyżej jakiejś tam prędkości zaczyna troszeczkę sunieć.
Ale czemu tu się dziwić w zasadzie? Pies ochronny całego Kimbexu. A to mój piesek akurat. Cześć Ejza, jeszcze chwilę, nagrywamy, kończymy i już po ciebie idę. Skoro już dojechaliśmy, a jest jeszcze jasno, to może wykorzystamy sytuację i pokażemy, jakie smaczki kryją się w waszym hangarze, w hali. Krzysiek, co wy tutaj macie? Porsche i Mercedes to chyba dwie główne marki. Dużo i jeszcze więcej. To jest taka, no, nie wszystko, bo część płynie, część stoi w porcie, część jest na miejscu, to jest na przykład samochód sprzedany. Sprzedał się, nie będę mówił, no do Olsztyna się sprzedał. To jest nasza, że tak powiem, hala. Pierdziu! Trochę Porsche'ów, trochę Mercedesów, trochę BMW i jakieś tam Bentley'e, Astony Martin. Jeden jest akurat DB9 Volante, tam u góry stoi na podnośniku. W cabrio. Cabrio, tak. M5! M5, ale Shakir Orange. Już to powtarzam kilka razy, że unikalna konfiguracja z wlotami, znaczy z dolotem karbonowym, ze splitterem, z zawieszeniem KW, patrz. No i tam M4 GTS. Tym byś się garnął, co? Tym bym się karnął, wyszło chyba 800 sztuk, popraw mnie, jeżeli się mylę. 800, no. Tego auta. Pamiętam, jak Krzysztof kupił ten... Dwie sztuki. Dwie kupiliście? Wszyscy będą myśleli, że to Krzysztof, nie, nie, to ty. Nie, dwie sztuki. Krzysztof, właściciel Kimbexu, i Krzysiek, który... Zajmuje się, tak, pomaga, współpracownik. Tak jest. Tak można się przedstawić. M4 z większym przebiegiem się sprzedała, ta z mniejszym przebiegiem zostawiliśmy sobie ją, bo też już nie ma kontynuacji na tą chwilę. Będzie jakaś tam limitowana edycja nowej G82, ale nie wiemy, dlatego ją zostawiamy. No i wasz flagowiec chyba, bardzo często w mediach. Nasz Harpagan, no, torowy, nie torowy, no, jedno z najlepszych aut, moim zdaniem. Tak, słyszałem. Tam, który się powtarza, to zawsze nie nudzi. Tutaj jego odpowiednik, który też ma dużo zwolenników, akurat nie w tej samej, budzie. To jest bardzo rzadkie auto. Turbo S. No, na drogach bardzo rzadko spotkać. Na pewno szybszy, na proste i tak dalej, ale nie sprawić tyle emocji, ile GT3. I to jest, podpisuje się pod tym każdy, kto tu jeździ. R5, no. Piękna. 500 koni, 4-4. Turbo, 996. Jajecznica koło jajecznicy. I 996 4S. W kolorze Meridian Silver. Ale specyficzny grill. Karbonowy cały. Ale taki wklęsły. Taki wklęsły, no. Zobaczcie. No pierwszy raz widzę taki na żywo. No i trzy elektryki macie. Ale to tylko na takie elektryki sobie pozwalacie, innych nie tolerujecie. Nie, tylko tak zwane wiertarki. Tutaj możesz pokazać S-klasę 221 z pakietem MKB 5555. Taki Yakuza Tuning. Yakuza Tuning, mafia jeździła. Tutaj widzisz, jakby nie było mało, to jeszcze smok jest u góry jakiś tam, czy konik to jest. Tak. Polny. No specyficzny, inny, nie? Jak chcesz jeździć S-klasą i chcesz się trochę wyróżniać, to... Ale to nie jest V12? To jest zwykłe V8, tak. Powiedzmy zwykłe. Bardzo ładny, a ten jest taki, no w białym kolorze wygląda moim zdaniem gorzej. Lepszy jest srebrny. Usiądź sobie, przymierz się. Ach, to... No to w rolsie trzeba, no tak, buty wytrzepiemy. Nie, nie będę wsiadał w butach, bo mam zbyt brudne buty. Wełniana wykładzina, bardzo specyficzne wnętrze, ale jakie zadbane, wszystko auto jak nówka, jakieś takie luksusowe to jest, Marian. A tutaj moja ulubiona marka, Audi, to jest RS6, która jest takim audiolskim odpowiednikiem Black Series, tego co powiedziałeś. Czy jest, tak z Japonii przyjechała. Schwarz Auflage, czyli V10 TFS i Schwarz Auflage, tutaj jest VIN, wszystko napisane, rozpisane i tak dalej. Nie wiem co to znaczy, wiem na pewno, że nie ma 5 przed hakiem konie, tylko ma na pewno coś moim więcej. Zdaniem 7 z przodu musi mieć, okay. Bo jak ma Apera Stage 3 i Plus, na pewno sobie tego nikt nie nakleił, bo doloty są inne, zmienione, także przyjedziesz następnym razem. Podepniemy Race Logica i zmierzymy ją 100-200. Myjemy teraz G, ale trochę to potrwa, dlatego bardzo wam dziękuję za oglądanie, ale będę się już żegnał. Pamiętajcie o subskrypcji, trzymajcie się i kocham was, do następnego, cześć!